Palsza 307, palsza szelach, się tłumaczy na pośli. Jakie tu możemy ciekawe myśli? No zaczyna się od posłania posłańców. Ciekawą sprawą jest, jeżeli ten drugi werset 13 rozdziału przeczytamy, bo tylko ten przekład tłumaczy jeden zwrot troszeczkę inaczej. Tora Pardes tłumaczy pierwsze słowa tego wersetu: wyślij dla siebie mężczyzn. I tak jak czytałem, że w hebrajskim tam właśnie jest ten zwrot dla siebie. Że Bóg jakby mówi, że dla siebie wyślij ten zwiat. Bo jemu jest niepotrzebny do niczego. No tu są różne interpretacje tego zwrotu dla siebie, bo pamiętamy, że Mojżesz miał nie wejść do ziemi obiecanej. Jeżeli oni by się nie zbuntowali, to Mojżesz, można by się domyślać, umiera w tym momencie. Jedna z interpretacji jest, że dla siebie wyszli, czyli jakby tu jest domniemanie, że coś się wydarzy i ten czas się przedłuży. No i tak się stało. 40 lat się przedłużył ten czas dla Mojżesza, gdzie był jeszcze potrzebny dla zarządzania całym narodem. To jest jedna z interpretacji. I że po prostu no, dla siebie, tak? Czyli zrób zwiat, żebyś wiedział, co tam się dzieje. Bo zaufanie do Boga generalnie nie potrzebuje takiego zwiadu, tak? Tak jak nie puszczali zwiadu, jak uciekali z Egiptu, wyruszyli, nie potrzebowali zwiadu, którędy będą szli i co ich tam spotka. Po prostu ufali, szli i przyjmowali każdą chwilę taka, jaka jest. Tutaj ten zwrot jest, no, zastanawiający, ciekawy. Jak mówię, tylko w tym przekładzie jest on tak użyty. Tutaj też warto, jeszcze jak jesteśmy przy tym przekładzie Pardes, 16 werset. Druga część. Mosze nazwał Hoszę syna Nuna Jehoszua. Dlatego jak czytałem ten poznański, no powinien też czytać Mosze, tak? Mojżesz to jest też takie spolszczenie. Ale tu jest bardzo istotne, bo ktoś wymyślił Jozue, jakieś takie imię. Ale to jest Jehoszua. Też tu jest różne interpretacje, dlaczego Mojżesz zmienił, bo on się nazywał Hoszea. Miał na imię Hoszea. Przez dodanie jod. Tak. Zmieniono to imię. W każdym razie podejrzewam, że to z jakiegoś trendu katolickiego zmieniono tutaj Jozue, to imię. Żeby tutaj, że Jehoszua to tylko jest jeden i tylko jeden, niepowtarzalny i nie ma innego, gdzie niektórzy piszą, że w tamtych czasach to był popularne bardzo imię dla czasów Jehoszuły, Mesjasza. Nic nadzwyczajnego. Dzisiaj w tych krajach Ameryki Łacińskiej jest też popularne. Oczywiście uwspółcześnione. Co by tutaj nas zainteresowało, co moglibyśmy poruszyć? No bo tu jest kilka tych rzeczy.
Tak, o tych, to jest też ciekawe, ci potomkowie Anaka, olbrzymi, jak to olbrzymi, którzy byli przed potopem, przedostali się poza potop, na drugą stronę. Tu też jest kilka różnych interpretacji, że to przez genetykę żon, które sobie wzięli synowie Noego, że genetycznie przedostało się te geny i po prostu oni byli olbrzymami, w pewnym sensie potomkami. Kanciazie, ci olbrzymi mamy jeszcze, tak, Dawid kontra Goliat też był prawdopodobnie to Anakita. Tutaj tak sobie przypominam, tą gałąź grona winnego. To są też różne tłumaczenia tego wersetu. Tu w Poznańskiej mieliśmy, że uciliatorów z jednym gronem winnym. Wyobraźmy sobie jedno grono, bo grono to jest jeden owoc, natomiast kiść to jest kiść, tak? To jest też grono się nazywa w pewnym sensie, można nazwać. I każdy przekład tłumaczy, że dwóch niosło tą kiść. Natomiast w oryginale też nie ma, że dwóch niosło, tylko że na dwóch drążkach to niesiono. Jakby tu wszyscy tłumacze interpretują od razu, że jak dwa drążki, to musiało dwóch nieść. Tu dwóch na drążku, a tam jest na podwójnych drążkach. Możliwe, że oni ucięli, my to dzisiaj nazywamy łozą, tak, gałąź winorośli. I możliwe, że oni odcięli, bo chcieli może rozsadzać te winorośle, nie wiem. Bo dla mnie zastanawiające jest te ryciny, jak dwóch ludzi na drążku niesie kiść tam 1,5-metrowej długości. Czyli każdy owoc był wielkości, nie wiem, mandarynki, grejpfruta. Może i tak było. Wtedy masz pięć krzaków i winnica, tak? Chyba to najważniejszym jest to, że lud się buntuje. Tych 10 ze zwiadu ponosi natychmiastową śmierć po tym wydarzeniu. Ponosi też winę za ten pesymistyczny obraz przedstawiający. I tak się zastanawiam, bo cały czas tutaj mamy do czynienia z pewną rzeczą, że Bóg, posługując się Mojżeszem, Aaronem, wypowiada pewne słowa, pewne rzeczy, które mają zrobić, które mają wykonać i tak dalej. I te słowa są bagatelizowane. I jeżeli zauważymy, to dzisiaj, w dzisiejszych czasach, słowa same, czyli ich waga też straciła znaczenie. Często ludzie nie zwracają uwagi na słowa, nie przywiązują wagi do słów. W sensie, jak coś obiecują, to dla nich to jest normalne, że to nie ma nic żadnego znaczenia, będzie albo nie będzie, jak się umawiają gdzieś lub na jakąś godzinę, czy cokolwiek, jak coś zrobią, to jest nieistotne, czy zrobią, czy nie. Po prostu coraz częściej ja to zauważam, że słowa są puste,
bez wartości. I się zastanawiam, czy oni też nie żyli w takich czasach, gdzie ludzie nabrali takiego lekceważenia do, w ogóle do słów. Dlatego tutaj to, co wypowiada Mojżesz, Bóg przez Mojżesza, też do tego podchodzą bardzo płytko, bez większego zastanowienia. Natomiast cały czas widzimy, że każde słowo, które wypowiada Stwórca, ma znaczenie, ma wagę, ma odpowiedzialność, wszystko się z tym wiąże. Czyli podstawowym słowem było, że ja wam, Bóg mówi, ja wam dam tą ziemię w posiadanie, tylko mi ufajcie, słuchajcie mojego głosu i koniec, kropka. Nieważne, co by tam było w tym kraju, to jest nieistotne. Istotniejsze jest to, co Stwórca mówi, jako słowa pewne, prawdziwe, a jeszcze do tego mieli dowody, bo ich wyprowadził, można powiedzieć, swoim słowem, że to i tamto się stanie, i tak się stawało. Czy tak, w takich czasach żyli, że słowa w ogóle miały dla nich, nie miały w ogóle znaczenia? Mam pewne takie przemyślenia, że prawdopodobnie może żyli w takich czasach w Egipcie i wynieśli to, że po prostu każdy, jak to się mówi, gadałby gadać, mówiłby mówić, a słowa nie miały większego znaczenia. Może, bo to jest dziwne, że ten lud, tylko niektóre osoby przywiązują wagę do tych wszystkich słów, które Bóg przez Mojżesza wypowiada. Dlatego w dzisiejszych czasach ja osobiście zacząłem zważać silnie na każde słowo, treść, która się wiąże z tymi słowami, bo wiadomo, że słowo można poprzekręcać, ale chodzi o ducha, o treść, którą niesie ze sobą każda wypowiedź, którą Bóg wypowiada, a tutaj czytaliśmy, każdy w zasadzie rozdział zaczyna się: Jahwe przemówił do Mojżesza. I tak każdy fragment się zaczyna. O takich mówię słowach, że Bóg wypowiada wiele rzeczy i bardzo istotnych rzeczy nie mówi sobie dla samego mówienia. Że jest to, ja zacząłem zauważać, że jest to bardzo ważne i istotne. I to nazywam Słowem Bożym. Nie wypowiedź Pawła, Piotra, Jana czy kogokolwiek. Jakieś dzieje apostolskie, jak to niektórzy cytują, że teraz będzie czytał Słowo Boże. To jest katolicki duch. Natomiast tutaj mamy bezpośrednie słowa Boga, czy do Jeremiasza, czy do Izajasza, mamy bezpośrednie wypowiedzi Najwyższego. Postawa Kaleba, tak? Tu mamy niesamowitą, jakby się tak zastanowić, to bardzo odważny człowiek, który wypowiada, jeśli Jahwe będzie nam sprzyjać, wprowadzi nas do tego kraju i da nam tę ziemię mlekiem i miodem płynącą. To są, on tutaj wypowiada się zgodnie z zapowiedzią, z obietnicami Najwyższego. Tylko nie buntujcie się przeciwko Jahwe. Bunt polega na niesłuchaniu. I można by taką definicję postawić w tym momencie, że każde niesłuchanie się Słowa Najwyższego jest oznaką buntu. W każdej sytuacji, w każdym słowie. Tutaj też ciekawe jest 8 rozdział, 14 rozdział, 9 werset. Co Kaleb mówi, to mnie zastanowiło, jak czytałem ten fragment.
W drugiej części jest napisane: obrońca tych ludów, tej ziemi, odstąpi od nich. I to można by powiązać z tym, z tą historią, gdzie do Daniela przychodzi zwiastun i on tam też ciekawą właśnie pod tym względem, nie wiem, czy znajdę tak szybko, mówi, że musiał walczyć, gdzieś to było, Michał Wielki Książę, opiekun synów Twego narodu. Michał jako obrońca narodu Izraela i książę to był Persji wymieniony. To jest, mamy Daniela 10:20, 20 werset. Rzekł ten Michał: czy wiesz, po co przybyłem do ciebie? Teraz wrócę, aby walczyć z księciem Persji. Jakby skończę, oto nadejdzie książę Jawanu. Ale oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy, nie ma nikogo, kto by mnie wspierał przeciw nim, jak tylko Michał, wasz książę. Czyli może tutaj Kaleb mówi o właśnie takim opiekunie, obrońcy tych narodów, który odstąpi, będzie bezsilny. Nie wiem, może są jakieś siły, które my nie widzimy, nie dostrzegamy, które się rozgrywają. Zresztą mamy kilka wzmianek o walce w niebie, o walkach różnych w sferze takiej, której nie widzimy, w innym wymiarze. I może coś jest na rzeczy. W każdym razie tutaj Kaleb o tym mówi, że obrońca od nich odstąpi. Czyli ich Bóg. Albo ich Bóg, tak. Po prostu. Kiedyś wierzono, że na każdym tym, że tak jak ludzie mają swoje terytoria, tak bogowie również. W danym miejscu panuje taki Bóg i temu się oddaje chwałę. No tak, masz rację, że to też jest pewnie z tym związane. Bóg terytorialny, tak? W danym wierzono terytorium. Kiedyś też, że Jahwe też jest na terytorium Izraela. Izraela. Mhm. Takie to takie ludzkie myślenie. To bym też chciał powiedzieć o wypowiedzi tego zbuntowanego ludu. To jest 14 rozdział, werset 2. Oni tu mówią: bodajbyśmy byli pomarli w ziemi egipskiej. No to już czas przeszły i jakby no to już minęło, bo już wyszli z ziemi Izraim. Albo też powymierali na tej pustyni. I to jest ciekawy zwrot, warte zastanowienia. Może niektórym umknął, ale tutaj ci ludzie wypowiadają swoją wolę. I czy nieumyślnie, czy z głupoty swojej, ale tu wyrazili swoją wolę i Bóg wiąże tą ich wolę z tą prośbą Mojżesza o wybaczenie, ale Bóg mówi tutaj, że jest miłosierny, znaczy no Mojżesz tu mówi o Bogu, że w 18 wersecie, że jest nieskory do gniewu, pełen miłosierdzia, ale darowuje winę i krzywdę, choć nie zostawia ich bez kary. I 23 werset: nie ujrzą tej ziemi, którą uroczyście obiecałem ich ojcom, nie ujrzy jej żaden z tych, co kazali mi lekceważeni. I tutaj jest powołanie się na te słowo, tak myślę,
w 28 wersecie, powiedz im więc, jak prawdą jest, że ja żyję, zawrykował Jahwe, i że to mówiliście do mnie, czyli ten cały bunt i to, że mówiliście do mnie, żebyśmy powymierali na pustyni, tak ten lud mówi o sobie, tak ja postąpię z wami. I to chciałem na to zwrócić uwagę, bo powinniśmy też zważać na każde słowa, które wypowiadamy w modlitwie, że jeżeli o coś się modlimy, to módlmy się dokładnie i precyzyjnie. Nie składajmy, że Bóg wie, o co nam chodzi. Wypowiadajmy się dokładnie i precyzyjnie, jak mówimy przykład, abstrakcyjny przykład o nie wiem, tak dokładnie, żeby zobrazować, to jest taki przykład, obraz, przykład abstrakcyjny o 5 drzewach, każdy jest innego rodzaju, czyli jabłoń, śliwka i tak dalej, a mamy na myśli jedno z nich, to wypowiedzmy, że chodzi nam o to drzewo śliwkowe. Dokładnie i precyzyjnie, bo jeżeli nie wypowiemy się precyzyjnie, to Bóg w ramach tego ogólnika może coś działać, bo dajemy mu wolną wolę w tym momencie, ale może działać coś, co jest zgodne z naszym słowem, ale nie jest i mieści się w tym ogólniku. Czyli jak pomodlimy się o drzewa, no to Bóg wybierze, które drzewo. Niekoniecznie to, które mieliśmy na myśli. To taki przykład, żeby w sprawach osób, ludzi, konkretnej sprawy nie mówić ogólnikami. Nie wypowiadać się ogólnikami. Jehoszua wypowiedział się, że z każdego słowa, tak, coś było, coś takiego. Gdzieś to było. Znajdziemy. Mateusza 12:36. To różnie też tłumaczony jest ten zwrot. A ja wam powiadam, w dniu sądu ludzie zdadzą sprawę z każdego niepotrzebnego słowa. Z każdego słowa. Czy to dobrego, czy złego, byśmy tak. Mówię to zależy od przekładu, tak? Świadkowie na przykład tłumaczy, mówią wam, że z każdej nieużytecznej wypowiedzi, którą ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dniu sądu. Próżnego słowa. Czyli słowa z tego wynika mają dużą wagę. Które wypowiadamy, jeszcze większą wagę mają słowa, które Bóg wypowiada i trzeba naprawdę się nauczyć wsłuchiwać w te wypowiedzi, które Bóg bezpośrednio wypowiada się chociażby do nas przez pryzmat czasów, które czytamy chociażby dzisiaj w tej parszy. Tutaj jest też ciekawe podejście tego ludu, gdzie Mojżesz obwieszcza to, że przez 40 lat nie wejdą do ziemi obiecanej, aż nie wymrze to pokolenie objęte spisem. Natomiast oni tutaj znowu popełniają drugi błąd, czyli oni nazajutrz się szykują do podbicia tej ziemi. I Mojżesz używa ciekawego sformułowania: wasze zamierzenie się nie powiedzie. To też jest
ciekawy zwrot. Wasze zamierzenie się nie powiedzie. To też trzeba czasu i wnikliwości, jak rozróżnić w naszym życiu współcześnie, każdego z nas, gdzie jest nasze zamierzenie, a gdzie jest Boża wola. Bo ja zauważyłem, że wielu miesza też dwie rzeczy, mówiąc, tłumacząc, no jak ja nie zrobię, to jak to Bóg ma zrobić? No tak, ja zawsze daję ten przykład kopania dołu. No wezmę szpadel, wezmę, zacznę kopać dół i teraz pytanie, czy to jest moja wola, czy to jest Boga wola? Jak to rozróżnić? To jest tylko przykład, bo są bardziej złożone rzeczy, wielowątkowe i tak dalej. Jak rozróżnić Bożą wolę, bo modlimy się na przykład o coś, nie wiem, o pracę, o dzieci, o rodzinę, czy cokolwiek. I jak to jest, czy to jest nasze zamierzenie, czy to jest Boże zamierzenie. Bo niektórzy modlą się o Ducha Bożego przy czytaniu Biblii i wtedy to ich zrozumienie, uważają, że to Bóg im pokazał takie i inne zrozumienia. Czytają na przykład przykład katolicki, nawiązuje do drugiej części, do idiomów i czytają w ten sposób i taki rozumieją dany werset, dany fragment i później mówią, niejednokrotnie mówią, czy nauczają wręcz, że Bóg im to objawił, bo oni się modlili przed tym o Ducha Bożego, Ducha Świętego i Duch Święty ich im tak to objaśnił, że oni tak to zrozumieli. No i pytanie, czy zrozumieli, bo tak tłumacz przetłumaczył ten werset, czy tak zrozumieli, bo tak rozumują, nie biorąc pod uwagę na przykład kwestii idiomów? A jeżeli błędnie zrozumieli, to jaki duch ich w ten błąd wprowadził? Jest wiele pytań i wiele odpowiedzi, bardzo trudnych, bo od tego zależy wszystkiego, jak myślimy, a później z tym, jak postępujemy i jak nauczamy innych, tak? Czyli może być tak się zdarzyć, że wprowadzamy innych w błąd. Czyli stajemy się fałszywymi nauczycielami. Piętnasty rozdział. Mamy coś jeszcze w ogóle, bo ja tak opowiadam te fragmenty, natomiast chciałbym jakiś temat, który interesuje, bo mnie to osobiście wszystkie te szczegóły interesują i może mógłbym mówić na ten temat wiele. Może ja zadam pytanie, jaka jest różnica między tym błędem, grzechem przez nieuwagę, a tym świadomym, z premedytacją, tak bym to dodał jeszcze. Czy to zauważyliśmy, bo to wielokrotnie umyka też, że się mówi, że w obrządku świątynnym były ofiary za grzech. I się taki pewnego rodzaju ogólnik mówi, no za grzech i na tym zostało, na tym ogólniku powstała doktryna katolicka, nie tylko katolicka. Ileś tam zdrowasiek odmówisz i już po sprawie. Wyobraźmy sobie, gdzie bardzo religijny, katolicki, społeczność sycylijska i jak to niektóre filmy ekranizowały, pokazywały jeden z drugim taki
mafijny boss przychodzi, daje datek w kościele, modli się i mu zostaje to odpuszczone, a wszyscy wiedzą, że z jego polecenia giną ludzie. Mordowani w dodatku. Można powiedzieć, że te przez nieuwagę, tak to ten poznański, to jest przez niewiedzę pewnego rodzaju. Ktoś może nie wiedział, że to czy tamto jest grzechem, w sensie, że powinien postąpić inaczej. I uświadamia sobie to, ktoś go uświadamia, czy widzi, pyta, dopytuje, czy tak ma być, czy inaczej. Kapłana najlepiej, tak, w tamtym czasie, w tamtym środowisku. I wtedy składa tą ofiarę za grzech nieumyślny, nieuwagę. Czy cały lud, który na przykład z jakichś przyczyn gdzieś tam się odłączył i coś sobie, pokolenie następne wyrosło i coś sobie tam utworzyło, a później okazało się, że to nie tak. Czyli przez nieuwagę. Można to przyrównać do narodów, które do narodów, do Izraela, który został rozproszony między narodami i stały się te 10 pokoleń narodami, które przyjęły różne zwyczaje i gdy sobie uświadomi jeden człowiek z drugim, że te zwyczaje, chociażby na ostatnich tygodniu, tak, czwartkowe zwyczaje, później w przyszłym tygodniu 14-lutowe zwyczaje, sobie uświadomisz, że to nie tak, że to są zwyczaje tego świata, tych ludów otaczających i przychodzi do najwyższego, to jest właśnie ten moment, gdzie jest przez nieświadomość, nieuwagę człowiek błądził. I w tamtym czasie, gdy istniała świątynia, składał tą ofiarę, która tutaj jest wymieniona. Natomiast gdy jest świadomy tego, to tutaj mamy 30 do 31 wersetu z 15 rozdziału. Jeśli ktokolwiek, krajowiec lub cudzoziemiec, dopuszcza się złego czynu rozmyślnie, znieważa on Jahwę, taka osoba będzie wyłączona ze swego ludu. Kto bowiem zgadzi słowem Jahwy i naruszy jego nakazy, ten musi być wyłączony, bo na nim ciąży wina. Wyłączony z ludu. Na nim ciąży wina. I tutaj nie ma tej ofiary zadośćuczynienia przez nieuwagę i tak dalej. To jest ta różnica. I w duchu mesjańskim jest też powiedziane, że kto Pana znieważył czy odszedł, ja to parafrazuję, to gdy go poznał i odwrócił się od tego, to już nie ma dla niego przebaczenia. Czyli świadomie porzucił tą drogę. Wybrał to, co wybrał. Podobna tam myśl jest. Dlatego też Jeszua powiedział w pewnym momencie do tych nauczycieli, którzy tam ciągle atakowali go, powiedział w pewnym momencie, gdybym wam nie powiedział o tym, nie mielibyście grzechu. By żyli w nieświadomości, by funkcjonowali dalej tak, jak jest. Natomiast oni ciągle dążyli do jakiejś konfrontacji, no i on im mówił cały czas, że
że to źle, to źle, to źle, to źle. Niektóre rzeczy dobrze robili, nie trzeba tutaj krytykować ich za wszystko, ale też trzeba wiedzieć, że wiele rzeczy było poprzekręcanych, powykręcanych, dodawanych i tak dalej, i tak dalej. Yeshua z tym cały czas walczył. Przykłady, opowieści i tak dalej. Uzdrowienia, to wszystko to była walka z tym poglądem, z tym sposobem myślenia ówczesnego pokolenia. Jednym ze słów wieku jestego jest powiedziane, że gdy będziecie mieli płaszcze, to na kraju tych płaszczy zakończycie, tak, frędzlami, bo jak się tka tkaninę, to jakby te frędzle zostają, czyli się robi supełek i zostaje kawałek nitek i się tam, nie wiem, zależy od rejonu zapewne, ile tych, że tak powiem, pionowych nitek się na dole czy na górze wiąże razem w jeden supełek. W każdym razie w ten frędzel mieli wpleść dla odróżnienia, bo to jest jakby to zawiązywanie przy tkaniu materiału. Kto widział, to sobie może wyobrazić, jakby naturalną rzeczą ten supełek i albo się zostawiało więcej tej nici, albo mniej dywany chociażby. To tak mają na tych podłużnych niciach te frędzle. W każdym razie to materiał na ubrania jest podobnie robiona technika w dawnych czasach. I mieli wpleść dla odróżnienia ciemną purpurę. Czyli w ten frędzel mieli wpleść ciemną purpurę. I ciekawą rzeczą jest to, że Bóg mówi, że to ma być dla przypomnienia. Przypomnienia, gdy będziecie, to jest 39 werset, spoglądając na nie, będziecie sobie przypominali wszystkie nakazy Jahwe i będziecie je wypełniali. Tak więc pamiętać, będziecie wypełniać wszystkie moje nakazy, będziecie świętymi dla swojego Boga. Czyli ten nakaz robienia sobie źle, nie robienia frędzli, tylko wplecania ciemnej purpurowej nici we frędzle, miał być nakazem i miał być rzeczą, która by ich uświęcała, czyli oddzielała od innych narodów. Bo tak jak mówię, to jest normalna praktyka, tak, zawiązywania, kończenia tkania. Natomiast nie jest normalną rzeczą wplatanie ciemnej purpury w ten frędzel, ten supeł, w ten węzeł. I to miało ich odróżniać, to miało powodować ich świętość, oddzielenie. To miał być znak, czyli każdy, kto widział taką osobę, rozpoznawał, kto to jest. I ciekawe, że Yeshua, będąc doskonały, znając doskonale prawo i wszystko, także nosił te frędzle wplecioną purpurą. I można by zadać pytanie, dlaczego nosił? Przecież no, on dobrze znał. No bo był posłuszny tym nakazom, każdemu słowu Najwyższego, dlatego nosił. I to jedno zdarzenie, które uzdrowiło kobietę cierpiącą na przewlekły krwotok, który tam ileś lat ona się leczyła na to i straciła wszystko. I przykłady mówią, że kraj szaty dotknęła, a na właśnie tych kraju szat były właśnie te tzitzit, tak zwane po hebrajsku, frędzle, gdzie niektórzy interpretują to, że ona uwierzyła, że Jehoszua jest Mesjaszem obiecanym przez Słowa Najwyższego i tzitzit jako wyraz prawa Bożego, tak jak tu czytamy, abyście
spoglądając na nie, sobie przypomniali wszystkie nakazy Jahwe, jakby w ten sposób wiara ją uzdrowiła, prawo, które ten Cisit przedstawia, a prawo w prawie jest wplecione wiele proroc dotyczących Mesjasza. I tak to można by też się wypowiedzieć w tej kwestii. Jak dzisiaj wygląda noszenie Cicit przez tych, którym mówią, że słuchają głosu najwyższego, są biblijnie wierzący? A jednocześnie, nie wiem, mówią, że to nie obowiązuje, tamto nie obowiązuje, można jeść co się chce i tak dalej, i tak dalej. Wydawałoby się, że to jest banalna sprawa, ale cicit, noszenie cicit jest jedną z trudniejszych wypowiedzi Boga, żeby je wypełnić. Nie mówię o społeczności izraelskiej, gdzie oni to jakby mają w swoim zwyczaju. Mówię o innych ludziach, którzy żyją pomiędzy narodami. Trzeba do tego dorosnąć, tak jak do wielu innych wypowiedzi Bóg uczy, napomina, daje siłę też, daje wiarę, ufność, bo ta ufność, którą tu ludowi zabrakło, ufność w jego słowa, przerodziła się w jawny bunt. Bunt znowu pociągnął za sobą grzech i śmierć. Tak więc będziecie wypełniali wszystkie moje nakazy, będziecie świętymi dla swego Boga. Będziecie świętymi dla swego Boga, oddzielonymi między innymi przez cicit. Frędzel, tu już nie jest powiedziane, jak on ma być zapleciony, jak upleciony, w końcu ma być frędzel z ciemną purpurą wpleciony. Różne są tutaj jakby interpretacje tego. Na zakończenie chciałbym może przeczytać pierwszy list Jana, bo tutaj w 39 wersecie, a propos cicit, druga część tego wersetu mówi: nie dajcie się uwieść pragnieniom serca i oczu, którym tak łatwo pozwalaliście się uwodzić. To jest w kontekście cicit, gdzie ma przypominać o wszystkich nakazach, słowach Jahwe Najwyższego, abyście nie dali się uwieść pragnieniom serca i oczu. I tu w pierwszym liście Jana jest troszeczkę wspomniane o tym. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. To tą część zakończymy tym wersetem może. Chyba, że jakieś pytanie jeszcze do tej parszy jest. Pierwszy Jana, drugi rozdział, 15 werset, przekład Sterna. I tu czytamy tak, 15 i 16 werset. Nie miłujcie świata ani rzeczy tego świata. Jeśli ktoś kocha świat, to nie ma w nim miłości do Ojca. Ojca czy do Ojca? Ja mam tu do Ojca. Sterna masz otworzone? Nie mam Sterna. No to otwórz Sterna. Nie mam Sterna. Pod Poznańską po lewej stronie kawałek. Nie miłujcie świata, ani rzeczy tego świata. Jeśli ktoś kocha świat, to nie ma w nim miłości do Ojca. No to jest kluczowe, bo w innym tłumaczeniu jest miłości Ojca. A miłość do Ojca, a miłość Ojca to jest... No tak, no bo jest w innym miejscu powiedziane, nie można dwóm panom służyć. Jeżeli jednego miłujesz, to drugiego nienawidzisz. Bo wszystkie rzeczy tego świata... Tutaj są wymienione te rzeczy świata, ta miłość do świata, rzeczy, które można w tym świecie pragnąć. Czyli pragnienie starej natury.
pragnienia oczu, czyli wszelka pożądliwość. Pożądliwość, ale nie tylko w sensie erotycznym. Pożądliwość, chcenie. Ja chcę mieć to, ja chcę mieć to. Ja chcę mieć na przykład najnowszy telefon co rok. Ja chcę mieć, nie wiem, dom niesamowity, samochód niesamowity. Już teraz robię wszystko, aby to osiągnąć. O to mi chodzi. Pragnienie oczu to jest bardzo szerokie pojęcie. A stara natura się z tym wiąże. Mamy zmienić swoją naturę. Pragnienia oczu tutaj przetłumaczyli w tym przekładzie i ambicje życiowe. No to różne są ambicje życiowe. W tym świecie prestiż, stanowisko w pracy i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy Jana. Nie pochodzą od ojca. To wszystko nie pochodzi od ojca, ale od świata. To jest bardzo duży skrót myślowy, te trzy rzeczy, czyli pragnienia starej natury, pragnienia oczu i ambicje życiowe. To jest bardzo duży skrót myślowy. Bo jak rozłożymy to na czynniki, to jest tego bardzo dużo. Nie pochodzą od ojca, ale od świata. To wszystko, co człowiek pragnie i za wszelką cenę chce osiągnąć, to jest albo stara natura, która się odzwierciedla pragnieniami oczu. Zauważmy, że wszystko w mediach różnych, telewizyjnych, internetowych, próbuje za wszelką cenę rozbudzać pragnienie oczu, pożądanie. Tego ci brakuje, tamtego ci brakuje, jesteś nieszczęśliwy, musisz do Grecji czy tam do Egiptu wyjechać na wspaniałe wakacje i programy rozrywkowe, jakieś tam paradise i coś, że tam się spełnisz i tam zaznasz niesamowitych przygód, albo jakieś wycieczki właśnie, albo jakieś atrakcje, nie wiem. Teraz ostatnio czytałem coś, bo były ferie zimowe, jak to ludzie giną dla rozrywki, zjeżdżając chociażby na nartach. Różne rzeczy. Tu jest skrót duży myśleniowy. Ale jest stwierdzenie, te rzeczy nie pochodzą od ojca. To jest miłość tego świata, to jest sposób bycia w tym świecie. Coś, co nam się wydaje naturalne, oczywiste, może być z tego świata, nie od ojca. Dlatego nad każdą rzeczą, nad każdą fajną i miłą często rzeczą warto się zastanowić, czy to jest wolą ojca, na przykład skakanie na bungee dla przyjemności, czyli narażanie swojego życia, bo zdarzyły się przypadki, że osoby ginęły na bungee. Narażanie swojego życia dla przyjemności, dla adrenaliny i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko przykład. Czy to jest od ojca pochodzi, czy od świata? Dlatego Izrael miał od tamtej pory, można by tak jakby przeczytać, że to jest kontekst tego buntu, tworzyć sobie na skraju szat specjalne frędzle wplecioną nicią purpurową, aby pamiętali, ale przypominali sobie, aby mieli to na każdym kroku, przypomnienie, że ważne jest słuchać wszystkich nakazów Jahwe i nie dodawać do nich, nie ujmując. I tym samym nie dawać się uwieść pragnieniom serca i oczu, którym tak łatwo pozwaliście się uwodzić. Tak łatwo, to jest wplecione w tłumaczenie, tak łatwo w nawiasie kwadratowym, w tym poznańskim, ale bardzo trafne. Bo człowiek, gdy widzi coś przyjemnego,
to tak łatwo pozwala się uwodzić. Aż banalnie łatwo. Zwodzić, uwodzić, jak na postronku zwierzę. Dobrze, zakończymy tą część, chyba że tak jak mówiłem, coś jeszcze ze strony online. Zapraszam o 14. O 14 na drugą część pomówimy o idiomach. Bardzo ważna rzecz w tym, co czytamy, aby dobrze zrozumieć, gdzie mamy do czynienia z idiomami w tekstach biblijnych, bo nasze nawet życie codzienne bardzo często używamy nieświadomie idiomów. Jest to dla nas oczywiste i zrozumiałe, a gdy czytamy teksty w Biblii, nagle zaczynają się dziwne rzeczy pojawiać. To na drugą część zapraszam i przerwa do 14.